wyjdzie, to później zawsze nie wyjdzie na jego, tylko wyjdzie na inną stronę. Tak, oczywiście, no. No, tak jak on powiedział, że jest, wiesz, że sobie nie pomoże, bo uważa, że nie musi, nie? Ale co, że żeby sobie nie pomoże, żeby leżeć równo w grobie, czy jak? Czy bokiem leżeć, na lewym, czy na prawym? A słuchaj, on wszystkim już pomógł. Słuchaj, Janek Witek już do niego przychodzi do bloku, że jest z nim umówiony, a on z tego bloku wychodzi. No to Janek Witek mówi, kurwa twoja mać, no to ty się umawiasz ze mną i ty z domu wychodzisz? No to on się wtedy zdenerwował na Janka Macieja Witka i że on jemu nie załatwi żadnych pieniędzy, bo tam chodziło o te 25 tysięcy, żeby zapłacić, żeby mieszkanie przepisać, a jak ten Janek Witek umrze, to jest akt notarialny i Mareczek przejmuje. Ale Mareczek powiedział w końcu tak, że on wcale tych pieniędzy nie ma, musiałby gdzieś 5 tysięcy pożyczyć, od kogoś 10 tysięcy, gdzieś tam wziąć pożyczkę i dopiero wtedy może, ale jeżeli on, Janek Witek, jest pyskaty, no to on mu nie załatwi, no to trafiła kosa na kamień i Mareczek tych pieniędzy nie miał i oszukał Janka Macieja Witka, że ma te pieniądze, że mu zapłaci. Gówno, prawda? Co mi się wydaje, że on więcej się chwali, jak to wszystko jest warte. No, a jak ty? Kłamie po prostu, on kłamie, no. Słuchaj, a nawet jak ktoś miał, to wszystko przepił, przebalował, nie oszukujmy się. No. Wódka też kosztuje, nie? Przepił, oczywiście, przepił, przebalował, przeprze tego. No, a pieniądze, wiesz, też na koncie, nawet jak jakieś tam zabezpieczenie mniej więcej miał, to też pieniądze, wiesz, się nie istnieją. No właśnie. Jak się do konta nie dokłada, to przecież 2% wielki nie urasta, nie? Tylko no. Trzeba po prostu... A ty masz te wszystkie SMS-y? Ty zbierasz je, zapisujesz te SMS-y? Muzeum zrobiłaś? Tak, co Marek, takie... No. Pisał? Tak. Tak, ja to zrobiłam, serio, tylko mu nie gadam. No, no. Ja mam te SMS-y schowane w domu. No. To ale no. Może jakieś pieniądze zarobimy, czy co? Dobra, sobie, masz pożycie humoru. Dobra, to tak w piątek wstanę do ciebie, to pogadamy. Dobra, no. Ja nie wiem, o której idziesz w piątek na jakiś wernisaż? Nie no, po prostu jak, o których będziesz chciała przyjechać w ogóle, mniej więcej, to ja będę. A możesz przyjechać spokojnie. Teraz i w piątek też jest biblioteka, jest do 5 rano. Jak będę chcieć, to se pojadę o 12 w nocy do tej biblioteki. No, z tobą wyjdę potem i tak dalej, se pojadę. No, bo ja mam za tego młodego czapkę tutaj, mówiłam. No, no, no.